witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie, ja to zrobię. Ale to jest mój kanał. No zobaczymy, to ja jestem tu gwiazdą, więc witajcie kochani w kolejnym odcinku na jej kanale. I dzisiaj stworzymy sobie najpiękniejszą simkę, jaką w życiu widzieliście. Więc może po prostu przejdźmy. No, masz rację, przejdźmy do odtworzenia. Najpierw... Co? Nie rozbieraj mnie! Ale jak inaczej mam cię... Nie rozbieraj mnie! Załóż mi coś szybko. No dobra, masz. No, o wiele. I zdejmij mi ten tatuaż. No dobra, ale poczekaj. Zdejmij go teraz. No, już nie ma. Okej. Co taka chuda? No, taką chciałam. Daj mi trochę kilogramów, bo ja nie będę takim szkieletem. No dobra, masz. Co? Chyba sobie jaja robisz. Może być? Jeżdżę trochę w dół. Okej. No, nie jest najgorzej. Dobra, przejdźmy do twarzy. Masz rację. Nie chcę zielonych oczu, ja chcę niebieskie. Ale będziesz miała zielone. Będę miała niebieskie. No, o wiele lepiej. Teraz powiększ mi usta. Ale ja jeszcze... Powiększ mi usta, teraz. Będziesz wyglądać jak Godlewska. Daj mi to, ja to zrobię lepiej. No, jest w miarę okej. Teraz zmniejsz mi nos. Daj, ja sobie wbiorę sama, o. Ten jest idealny, ale może jeszcze trochę mniejszy. O, i powiększ mi oczy. Muszę mieć ogromne oczy. Większe. Większe. Największe jak się da. To wygląda tragicznie. Wyglądam pięknie. Teraz daj mi jakieś brwi. Tak, tak, takie instagramowe. O, te są idealne. Coś jeszcze? Skina. Jak to się chyba nazywa? O, ten jest piękny. Wcale nie jest. Jest piękny, powiedziałam. Przejdźmy do włosów. Masz rację, przejdźmy do włosów. Okej. Okay. Daj myszkę, ja sobie coś wybiorę. Ja sobie coś wybiorę. Może te. Tak, takie długie. No, oczywiście muszę być blond. Albo nie, jednak nie chcę tych. Chcę... Chcę te. Albo nie, tych też nie chcę. Boże, zdecyduj się na coś wreszcie. Ty też zawsze wybierasz włosy wiecznie. Nie mów mi, co mam robić. O. Może te. Chociaż nie jestem pewna. Weźmy te i koniec. No dobra. Teraz makijaż. Aha, jeszcze rzęsy. Co, które to są? Co ja mam? No radź sobie sama, nie chciałaś mojej pomocy, to nie. Okej. No to teraz makijaż. Oczywiście znajdźmy tu jakąś matową. O, tak. Ale ja nie lubię matowych. A ja nie pytam, co ty lubisz. Pięknie. Teraz rozświetlacz, o tak, rozświetlacz. Nie, ten tylko... Brązer, musimy mieć idealne kontury. No pięknie. To konturowanie jest zdecydowanie za mocne. Boże. Jest cudownie. Przejdźmy do kredki. Jakąś mocną. O nie, błagam, nie. No coś takiego myślę, że wygląda prześlicznie. I jakiś cień. O, tutaj możemy sobie z paletki Kylie wziąć. Ty, biedaku, nigdy mi takich nie dajesz. No i ja myślę, że jest cudownie. Zaraz przejdźmy do ciuchów. Może wreszcie mogę ja o czymś zdecydować? Nie, nie. To mój dzień. Pozwól, że ja sobie wybiorę. Okej. Okay. Bluzka. Jaką bym chciała bluzkę? Na pewno jakąś markową, prawda? Zaraz coś tu wybiorę. Albo nie. Ta jest idealna, ale musimy jeszcze pozmieniać tutaj parę rzeczy w figurze.
pozwól, że ja to zrobię. Siup. Siup. No, i teraz wyglądam idealnie. Jeszcze jakieś spodnie. Może takie. Tak, myślę, że te wyglądają naprawdę fajnie. Okej, co dalej? Bucik, oj, zdecydowanie musimy ubrać jakieś obcasy. Ale ja nie lubię obcasów. Ja nie pytam się ciebie, co ty lubisz? O, takie. No i super. Dodatki, a co jest w dodatkach? No to ja sobie to zaraz coś wybiorę. Wiem, co chcę. Tak. To wygląda obłędnie. No dobra, to możemy przejść do cech? Nie, nie, nie. Jeszcze biżuteria. Gdzie tu się wybiera? Tu jest biżuteria? No, okej. Oczywiście wszystko złote. No, nie widać, ale to trudno. Zaraz tu coś wybierzemy. Gdzie tu są jakieś... O, naszyjniki, tak. Co to w ogóle? Co to w ogóle jest? Jak to w ogóle wygląda? Nie, nie, musimy znaleźć coś złotego. O, czy to jest prawdziwe złoto? Tak, zdecydowanie. No, to jest godne królowej. Mało trochę tej biżuterii, no ale więcej nie ma. Może coś na głowę? Nie, już nic na głowę. Niech pomyślę, a może futro? Może futro? Nie, nie, bez futra. Błyszczące futro. O tak. To jest idealne. Różowe. Oh yeah. Tak. Różowe, błyszczące futro. No i teraz to ja jakoś wyglądam. Możemy przejść do cech. Okej, to może teraz ja coś wybiorę. Nie! Ta cecha jest nudna. To co byś chciała? Popularność. O. Przyjaciółka świata. Cechę też ja sobie wybiorę, bo ty mnie nie znasz. Okej. No to... Zdecydowanie dobra. Co tu jeszcze? Słabe te cechy jakieś. Mistrzyni. Nie wiem, czy mistrzyni parkietu. No, ja nie jestem może mistrzynią parkietu, ale jestem mistrzynią wszystkiego, więc... No, kurczę, te cechy są jakieś badziewne. Może ambitna, tak, jestem zdecydowanie ambitna. No, i teraz chyba możemy zacząć grać. Okej, nie mamy za bardzo kasy, więc zacznijmy od znalezienia ci pracy. Mamy tu komputer? Znalezienia mi czego? Pracy. Nie ma mowy, że ja będę pracować. Przecież masz te swoje śmieszne kody, możesz wpisać i nie będziemy musieli nic zrobić. Ale ja nie chcę oszukiwać. Ja cię nie pytam, czy ty chcesz oszukiwać. Wpisuj ten kod i to w tej chwili. No dobra. Zadowolona? Nawet bardzo. Teraz chodź na zakupy, bo ten dom to jest jakiś śmiech. No dobra. To co byś tutaj chciała? Zależy, co mam do wyboru. Pokaż mi. O, zdecydowanie telewizor. Czy ja to w ogóle... Boże, nie mam w ogóle telewizora? No to zaraz zmienimy. Jaki jest największy? Chyba ten. No to mi go kup. Co to jakaś elektronika? Kup mi wieżę. O tak. Tak. Będziemy mogły robić imprezy. Tutaj ją postaw. Okej. Okay. Myślę, że jest okej. Okay. Jakąś drogą rzeźbę, żebym mogła się chwalić wszystkim moim gościom. Co? To jest drogie? Kup mi to. Ale to wygląda strasznie. Kup mi to! Nie mamy miejsca! Okej, okay, to co jest kolejne? No taki rycerz. No to ja go chcę. Nawet chcę dwóch. No dobra, masz. Świetnie. Okej, okay, to może ugotujesz coś? Za chwilę przyjdzie komitet powitalny. Co? Ja? Gotować? Zamów mi lokaja. Serio? Po co? Zamów mi lokaja. Zamów mi jeszcze gosposię. Ale po co? Przecież możesz sprzątać sama. Zamów mi gosposię. Proszę. No i tego lokaja. Zaraz zamówię ci lokaja. Mam nadzieję, że będzie przystojny, bo jak nie, to przechlapane. Teraz chcę wypróbować wszystkie nowe rzeczy. No dobra. Sprawdźmy, o co chodzi w tej grze.
No powiem ci, powiem. Całkiem niezłe. Może byś tak powitała z łaski swojej gości, którzy przyszli? No pokaż mi tych gości. O Boże. Ja takich ludzi witać nie będę. Jak on wygląda? Ale przyszli do ciebie z ciastem. Chcieli być mili. Mnie nie obchodzi, co oni chcieli. Wyglądają tragicznie i nie mam zamiaru z nimi rozmawiać. Wiem, wieczorem pójdziemy na imprezę i tam sobie kogoś znajdę. Czyli mam rozumieć, już chcesz sobie szukać chłopaka. No a co masz zamiar innego robić? Okej, to gdzie chcesz iść na imprezę? No wiadomo, że do najbogatszego klubu, jaki tu jest. No to myślę, że w San Myshuno. Okej, to chodźmy tam. O, tutaj. Tu jest idealnie. Na pewno będą tu jacyś bogaci faceci. No nie gadaj, że jeszcze chcesz wyciągnąć chłopaka na kasę. To jest właśnie to, co chcę zrobić. Chodźmy. Okej, znajdźmy sobie tutaj teraz jakiegoś ogiera. A na razie to ja tu nikogo nie widzę. Tylko barmana. A ten barman to pewnie jakiś biedak. Może ten gościu? Skoro pływa tu w basenie, to musi być bogaty. No nie wiem. Ach, bez sensu, tylko jakaś laska. A może weźmiemy laskę? W sumie wszystko mi jedno. A na razie chodzi na drinka. No dobra. Jakiego chcesz? No wiadomo, że najdroższego. Tak gorący dym. To na pewno będzie niesamowite. Tutaj jakiś przyszedł. No to zaraz zagadamy, ale najpierw drineczek. Chcę jeszcze jednego. Jesteś pewna? Tak, powiedziałam, chcę jeszcze jednego. No dobra, to masz. No, dziękuję. Miałaś rację. Chyba mogłam tak nie szaleć z tymi drinkami. Ja zawsze mam rację.